Krakowie w przytułku dla ubogich jest staruszek, który ma 97 lat. Jego matka jest starsza, ma 118 lat. Jest mądrzejsza, bo jej syn smarkacz ma 97 lat. Państwo wiecie, że serce matki w stosunku do dziecka nie zmienia się. Córka czy syn, ona może być babką, a syn dziadkiem, a jak przyjdzie do matki, to matka zawsze powie: zapnij się, żebyś się nie przeziębiła i uważaj, żeby cię automobil nie przejechał. Bo to zupełnie naturalne, matka musi ostrzec dziecko. Staruszek, mimo że ma 97 lat, czuje się świetnie, ma bardzo dobry wzrok, słuch, apetyt. Nie ma tylko czucia w dwóch palcach lewej ręki. No poza tym czuje się świetnie. Ja tego staruszka zupełnie przypadkowo odwiedzam, odwiedzając tam inną osobę. Staruszek siedzi na krześle. Jak się pan ma, panie Guzikowski? Panie Wyrwicz, pana u mnie przez półtora miesiąca nie było, a przez ten czas brat mi umarł, ten najmłodszy, co to miał 92 lata. List dostałem od syna z Francji, u doktora byłem z tymi dwoma palcami u lewej ręki, bo czucia nie mam. Macam i macam i nic nie czuję. Nigdy tego nie miałem. Mama nie ma, a ja mam. Ale ja muszę panu powiedzieć wszystko od początku, bo pana przecież półtora miesiąca nie było. Więc jak nam ten brat umarł, tak bracia mówią do mnie: słuchaj, że Jasiu, boś ty najstarszy, nie mów, że mamy nic, że Władziu umarł. No bo by się mama zmartwiła. No ja nie powiem, jak wy nie powiecie, to ja nie powiem. Tak my pochowali tego brata i nic mamy nie powiedzieli, żeby się matczysko nie zmartwiło. A tu, wie pan, imieniny mamy idą, a my zawdy co roku przyjeżdżamy do mamy na imieniny. No, wszyscy bracia, no to już co roku musi być. Bo mama, chociaż ma 118 lat, to zawsze taka krzepka. Stół zawsze sama nakryje, ciasto da, no i u mamy kawa jest, no, bo u mamy zawsze dobra kawa jest. Nikt panu takiej kawy nie da, jak u mamy jest, bo pana mama nigdy nie oszuka i zawsze panu dobrą kawę da, jeszcze na imieniny. No to wie pan, tak siedzi nas we trzech za stołem i czekamy na tego brata, co to umarł. Bo mama nie wie, że on umarł. Ale już za długo czekamy, no bo bracia mrugają do mnie, żebym ja mamie powiedział. No, a ja się boję, żeby się matczysko nie zmartwiło. Ale już za długo jest. To tak mówię do mamy: wie mama co? A Boże, my tak by tak tę kawę zaczęli pić? A mama mówi: o, wy draby jedne, trzech takich kuni przyjechało do mnie i tak się wam śpieszy, że nie możecie zatykać na tego najmłodszego? Tyleście lat, żeście razem pili kawę, a teraz nie możecie zaczekać? Lada chwila, drzwi się otworzą i Władzio przyjdzie. A wie mama co? A może Władzio nie przyjdzie? Bo jak ostatni raz był u niego, no to Władziu leżał w łóżku i gorączkę miał. Ale matka jak to matka. Matki serce zawsze wyczuje, co z dzieckiem jest. Podeszła do mnie, pogłaskała mnie i mówi: słuchaj, Jasiu, no powiedz ty prawdę, co z Władziem jest? No wie mama, 97 lat przeżyłem, nigdy mamy nie ocyganiłem, no to powiem prawdę. Władziu dostał influenzy, przyszło zapalenie płuc, no i umarł. Matka podeszła do mnie jeszcze bliżej, pogłaskała mnie i mówi: słuchaj, Jasiu, słuchaj, boś ty mój najstarszy syn. Zawsze mówiłam tacie nieboscykowi, że ten najmłodszy
to się nam nie uchowa, bo całe życie był szczupły i wątły. 92 lata. I rzeczywiście nie uchował się.